Hej, hej, moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta, a dzisiaj zobaczycie, dzisiaj w następnym... Jeszcze raz. Hej, hej, moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta, pora trochę odpocząć od Borderlands, może zagramy sobie w Crossroads Inn. Taka, wiecie, to króciutka, szybciutka seria na kilka odcinków, myślę, żeby pokazać, czym ta gra jest, i będziemy lecieć z czymś następnym. Już mam pomysły na następne serie i coś wejdzie, wiecie, też obok Borderlands, bo na razie tylko ten Border i Border, ale myślę, że najpierw możemy sobie kilka odcinków z tego zrobić. Czym jest Crossroads Inn? Jak nazwa wskazuje, jest to karczma na rozdrożach. I mniej więcej fabuła jest tu taka, że gdzieś tam w tym, na jakimś fikcyjnym kontynencie znajdują się trzy państwa i w jednym z tych państw właśnie zmarł król i tam jakieś tam kolejne osoby w tym królestwie będą się, wiecie, próbować ubiegać o władzę, tak naprawdę nie wiem czy o tron, no niby o tron, no, ale wiecie, generalnie o wpływ, o władzę w tym państwie. Są jeszcze dwa inne państwa i wiecie, tutaj mogą się na szerzyć jakieś tam konflikty zbrojne, niezbrojne i tak dalej, ale to nieważne, bo my, słuchajcie, jesteśmy karczmarzem tak naprawdę, który swoją tawernę ma, no właśnie na takim styku, gdzie te trzy państwa, jest taki punkt potrójny i te trzy państwa mniej więcej w tym miejscu się stykają. Jakby nasza karczma leży w jakimś tam miasteczku faktycznie w obrębie tego jednego państwa, ale to jakby te granice są bardzo blisko, więc no takie dosyć, powiedzmy, ciekawe miejsce. No i tak naprawdę ta gra to jest takie połączenie Simsów ze średniowieczem, czy tam tudzież fantastyką, no bardziej średniowieczem, bo tu nie ma jakichś tam smoków czy coś. I odpalmy sobie w ogóle tutaj grę, zobaczymy sobie tu, czytaj grę, bo tak gadam, a tu nic się nie ładuje. No mamy tu jakieś ekrany ładowania, jakaś tam Adventurer Gala, nie wiem, jakaś tam postać, która się nam pokaże. Oczywiście tutaj wszystkie jakieś takie rozmowy ważniejsze odbywają się właśnie na takich planszach, gdzie mamy po prostu tylko jakiś rysunek danej postaci, z którą rozmawiamy. Także jest ten aspekt właśnie rozmowy i jest to takie troszeczkę lekko RPGowe, dlatego że mamy jakby tam 5 umiejętności naszej postaci, w sensie takich statystyk bardziej. Aha, dobra, poczekajcie, jesteśmy w tym momencie, ale to dobra. Okej, to nic, niech sobie to leci. No to dobra, może być i tak. Może być i tak. Bo jakby cofnęło nas troszeczkę fabularnie. Bo odpala się na początku taką, powiedzmy, samouczkową kampanię, bo tu jest w ogóle kampania, można sobie zrobić to jakiś tam free roam czy coś. W sensie, że po prostu, wiecie, samemu sobie tam budujemy wszystko od początku. No mniej więcej tak, to jest nasza karczma i tutaj przygotowujemy się do wesela. Ja ją rozbudowałem, bo ona na początku była taka malutka, dosłownie taka o, z tymi schodami o, czyli taka o, taka pyciuśka. Ja ją tu, czy nawet z tym, no nieważne, ja ją tu rozbudowałem, powstawiłem stoły, jakieś kwiatki. Aha, bo w ogóle jakby zaczyna się tak, że nasz wujek jest karczmarzem, to jest ten ziomek tutaj w czopce. Co idzie? Możemy nawet go kliknąć. Nie jestem za stary na to wszystko, Martin. Ale jestem blisko. I tak, gra jest w ogóle polska i ma częściową polską lokalizację. Jakby wiadomo, że trafiając do szerszego grona, lecimy automatycznie w, wiecie, w język angielski, angielską lokalizację pełną. Natomiast polska lokalizacja jest na zasadzie takiej, pracujemy jeszcze nad tym. Nie wszystko musi być przetłumaczone, nie wszystkie dźwięki są nagrane, ale jakby prace nad tym cały czas trwają. Oczywiście linki jakieś tam do tej gry znajdziecie w opisie tego filmu, jakbyście chcieli ją tam zakupić czy coś. Gra jest na Steamie. Tak, i on tutaj, o co chodzi? Przygotowujemy się do wesela, dlatego też rozbudowaliśmy naszą karczmę, tutaj wstawiliśmy kuchnię, tutaj właśnie stoły, mamy pięterko, na pięterku mamy magazyn i w sumie nic więcej. Więc tak jak mówię, to są takie trochę Simsy, bo bawimy się tutaj w budowanie. Możemy sobie to już zobaczyć, to jest mapa, o. Możemy sobie wejść w tryb budowania i dobudowywać po prostu kolejne pomieszczenia. Możemy łączyć, rozszerzać pomieszczenia, które już mamy, dobudowywać kolejne. No nie budujemy to jakby ścian, tylko takimi klockami obsługujemy, ale właśnie możemy sobie te pokoje, czy są tu różne typy pokojów, możemy sobie tutaj coś wymyślić. Mamy w ogóle to całe wystroje, więc mówię, naprawdę to są Simsy. Możemy, wiecie, dowolną podłogę sobie zrobić, ściany, okna, drzwi, nawet schody do góry, także
Jest tryb budowania, jest tryb meblowania, ale że jako to jest samouczek, to wiecie, tutaj no trochę mało na razie tych rzeczy jest, ale oczywiście też mają jakieś tam rzeczy. Nie, już w sensie mają jakieś rzeczy, mają rzeczy. Mają jakieś tam swoje typy i są na przykład dekoracje i my w dekoracje pójdziemy, dlatego że ja wiem, co nas czeka. Czeka nas wesele, tak jak już mówiłem. Więc syn karczmarza żeni się, no i namówiliśmy, właściwie ten nasz wuj namówił, żeby ten syn karczmarza u nas zrobił tą imprezę, więc dostaliśmy hajsy z zaliczki i rozbudowaliśmy tą karczmę. I tu jest cały ten motyw taki, ja na szybko wprowadzę, tu jest cały motyw taki, że jak mówiłem, są te różne osoby, które chcą dojść do władzy. Jedną z takich osób jest gość, który ma winiarnię i po prostu jak król umarł, to on to cały rejon po prostu wokół siebie zagarnął i wszyscy muszą pić jego wino, które oczywiście jest 30 razy droższe niż standardowy, taki zwykły na przykład, ja wiem, kadarka czy jakieś tam inne igristoje czy coś. No i oczywiście, żeby nie przepłacać, no to związaliśmy się z rabusiami, banitami, czy jak ich tam nazwać. Notabene córka, panna młoda jest właśnie córką banitki, więc tylko nie z tego samego miejsca. Ale właśnie, mamy tutaj mapę Rockberry Fields, o właśnie. I tak to wygląda. Tutaj będziemy, pewnie kolejne punkty się będą odkrywać. Tu jest nasza karczma, tu jest obóz bandytów, z tego korzystamy. I różne miejscówki. Jako że prowadzimy karczmę, to wiadomo, że musimy skądś mieć zasoby, tak? W sensie musimy mieć piciu, musimy mieć jedzenie, tworzyć potrawy, gotować i tak dalej. No i właśnie możemy do dowolnego z tych miejsc sobie po prostu wejść, zrobić sobie handel i zobaczyć, co w danym mieście, w danej siedzibie się znajduje i po jakich cenach. No i tak naprawdę, aha, no i tutaj jeżeli mamy coś w menu naszego, naszej karczmy, no to nam się tutaj pojawia, że to jest ci potrzebne do wykonania potraw, żebyś nie kupował bezsensownie jakichś rzeczy, których nie potrzebujesz. Cicho! On cały czas przypomina, teraz jakby spełniłem już wszystkie warunki, które potrzebowałem, ale karczma jest po prostu brudna i chciałem, żeby ją wysprzątali. Proszę mi tu sprzątać. Możemy przyspieszyć czas, także to jest spokojne i możemy też w ogóle go zatrzymać. No i mamy tutaj takie aspekty RPG-owe, jak już wspominałem. Na razie karczmę zamknąłem, bo po prostu ludzie przychodzą i mi brudzą. Na razie jest zero. Tutaj są jakieś takie plotki. Aha, dostajemy plotki. Za te plotki możemy dokupować, jakby przyspieszyć różne rzeczy. No i tutaj mamy zadowolenie od 5 grup społecznych. To jakby na potem. Są zadania, jakieś tam cele, którymi się bawimy. Nasza karczma ma, słuchajcie, takie drzewo rozwoju. O właśnie, tak to wygląda w takim krzyżu. Ja poszedłem, czy nie pamiętam, czy tak chyba fabularnie musiałem iść w górę. A czekajcie, tu się dobrze właśnie jakimiś takimi strzałkami poruszać czy coś. No i zdobywamy jakąś tam sławę. Dzięki temu odblokowujemy kolejne rzeczy. Tak, możemy sobie nazwę jakoś tam zmienić. Na przykład zamiast Crossroads Inn to może się nazywać to... Hunta, tak? Hunta cię widzi. O Jezu, ale miałem nadzieję, że wszystko to będzie dużymi. Hunta cię widzi. In, czyli tak, zajazd karczma. Oraz masz tutaj naszego hunta. Niech będzie hunta. O Jezus Maria. Okej, okay, jest hunta. To jest dziwne H, ale to jest H ponoć. To jest małe i to jest duże. Okay. I ma umiejętności. Zapał, elokwencja, mądrość, manipulacja, zastraszanie. I teraz po prostu rozmawiając z różnymi ludźmi, będziemy mogli rozwijać nasze umiejętności. Po prostu pojawią się jakieś tam opcje do wykorzystania. Możemy sobie tą opcję kliknąć. Nie wiem, mamy jakąś procentową szansę na... Znaczy to jest jakby wszystko takie, wiecie, dialogi, tak? I możemy po prostu, wiecie, kliknąć daną opcję, mamy pewną szansę na to, że nam się powiedzie, wtedy może coś dobrego z tego wyniknąć, a jak nam się nie powiedzie, no to niestety coś złego wyniknie, ale jednakowoż rozwija tą naszą umiejętność, czyli nawet jeżeli nam nie idzie, to i tak umiejętności się rozwijają. Dlatego tak no, widzicie, jak są nierówno rozwinięte, bo na przykład manipulacji najczęściej używałem, a zastraszania nigdy. I tyle. No tu jakieś samouczki, nie samouczki. Tymi tutaj zarządzamy, mamy, tak jak mówiłem, nasz ciałań. Mamy nasz zespół tutaj, można sobie ich zobaczyć jakoś tam. O właśnie, mamy trzy takie... tu nie pokazało, nie czekajcie, muszę to wszystko włączyć. Można by je wszystkie te osoby przepatrywać. No w każdym razie mamy jakiś tam ludzi, możemy sobie zatrudniać kolejnych. Mamy przygnatów, parobków i służki. Służki, no to takie zwykłe karczmarki. Parobek to jest taki niby od prac fizycznych, a ten przygłup, nie przygłup, tylko jak przy... Przygrzmot?
przygnat, nie mam pojęcia co robi, nieważne. A tego gościa muszę zwolnić, dlatego że on się zbugował tutaj i nic nie robi totalnie. Ale dobra, już nie jest to istotne, bo ja fabularnie wiem co się za chwilę stanie. Tutaj mamy pokoje, jakby tam gwiazdki, tu mamy nasze menu, do którego możemy różne rzeczy tam właśnie sobie dodać. Jakieś tam zasoby, tak samo możemy sprawdzać co mamy, w jaki sposób, no i tak dalej. I tyle. Zróbmy tak, potrzebujemy, niech ten nasz koleżka nam powie, że już. A no i oczywiście wracając jeszcze do tej mapy, oczywiście jak chcemy coś zamówić, to nie jest bez znaczenia skąd zamawiamy, tylko po prostu najlepiej zamówić tam, gdzie jest najtaniej. Ale z drugiej strony trzeba też o tym pamiętać, a wiem, jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić, zapomniałem. Nie, trzeba też o tym pamiętać, że każdy transport nas kosztuje ekstra, w sensie nie płacimy tylko za te surowce, bo to nie jest wejście do marketu, tylko musimy jeszcze zapłacić za ten dowóz, tak? Czyli dowóz nie jest wliczony w cenę, no i jakby ta początkowa opłata za dowóz już, wiecie, też no nie jest tak, że jak mamy, nie wiem, pomidory tańsze tutaj o jedną złotówkę, no to lepiej wziąć stąd, bo jeszcze musimy stówę zapłacić za samo dowiezienie tego pomidora, więc nie ima się. Żeby się podobało, to ja wiem, że możemy tutaj wystrój zmienić, wam pokażę już o co mi chodzi. Jakieś takie tarcze można położyć. O właśnie, no i teraz tak, jak przechodzimy do wystroju wnętrz, możemy sobie tutaj używać obracania i właśnie jak widzicie, jak jest czerwone, no to się nie da. Jak jest białe, to znaczy, że jest ok. No i tutaj też tak zrobimy. Tu jest te strzałki zielone, wskazują w którą stronę jest to obrócone. Tu jakiś łańcuch możemy powiesić. Na przykład tu. I nie wiem, gdzie jeszcze. I to sobie możemy tak majdać, albo możemy sobie obracać w ten sposób. Dobra. Tu jakaś czaszka bawoła. Czy tam, co to tam jest. Tu jakiś inny łańcuch. Dlatego, że tak jak wspominałem, dziewczyna, która bierze tutaj ślub, jest banitką, córką banitki i chodzi o to, żeby się teściowej przypodobać. Możemy sobie to przestawiać wszystko, tak samo te stoły. To jest o tyle inteligentnie zrobione, że na przykład mamy taką ławeczkę. Możemy oczywiście ją postawić od tak, ale popatrzcie, ona ma taką białą obwódkę. Ale jeżeli dojadę nią tutaj, to ona to jakby oznacza od razu na żółto tam stół, czyli gra rozumie, że to znajduje się przy stole i jest to, jest ok. Dobra, tu robimy tak, oni to już wszystko tu wysprzątali pięknie, ładnie, ten gość tu się mega zawiesił, ale to jak mówię, nie ma to znaczenia. Czekamy teraz tylko na komunikat, żeby odpalić nam, no i tu są właśnie zadania, a tu są powiadomienia, które możemy sobie tam czytać od początku gry. Źle jest to zrobione, dlatego że powiadomienia najstarsze są u góry i one się zawsze pokazują, a zamiast pokazywać się te najnowsze, które są tutaj. Powinno być na odwrót, po prostu jakby stare powinny schodzić, a zawsze na wierzchu powinno być, albo po prostu jakby lista się od dołu zawsze pokazywała, a nam niestety się pokazuje zawsze od góry. Więc no jest to źle zrobione, ale może to kiedyś poprawią. Dobra, tu nam idą weselnicy nasi. A tu możemy sobie poczytać detale różne. Pierdół. Okej, okay, no i tu jest nasza młoda para, proszę bardzo. Siadła se baba, gość poszedł. Twoi goście uważają, że w karczmie jest za ciemno. Za ciemno w karczmie. No, bo na przykład weszli do pomieszczeń, w których być nie powinni. Okej, okay. Tutaj porady właśnie takie. Nie ruszaj wystroju, bo stwierdzą, że hej, coś jest chyba nie tak na ostatnią chwilę. A wykrzykniki oznaczają, że możemy z taką osobą sobie porozmawiać. Na przykład z panną młodą. Akurat nie mamy tutaj żadnej grafiki do niej, ale nieważne. Jak ci podoba wesele? Idealnie zorganizowane, co ci się najbardziej podoba, zawartość menu, bla bla bla, nie będziemy tego czytać, piękna suknia, także ona założyła taką, tam też ta jej matka będzie mówić, że tu jest taka, wiecie, poszła, okradła szlachciankę i teraz załóż piękną szlachciańską suknię do ślubu, ona mówi, nie, chcemy taką zwykłą, prostą, przyjść bez butów, jak to po prostu, wiecie, dziołcha ze wsi, no i dobra, okej. Okay. No i możemy sobie, wiecie, z tymi ludźmi rozmawiać. Nie wiem, dlaczego oni poszli w większości do góry. Jakoś tak potrzebowali jakiegoś dodatkowego pomieszczenia. Tutaj jakieś chłopaki się bawią. To jest Renmi. Renmi to jest gość, który jest tam przywódcą jednego z tych obozowisk i on załatwiał tutaj to lewe wino. A jak smakuje ci wino? Może nawet lepiej, może nawet trochę lepiej niż zawsze, bo to jest, tak jak mówię, jego wino. Ptaszarnia to jest ten ich gang, ok. Jora Vale to jest właśnie kraj, w którym się znajdujemy, mniejsza z tym. Z jakiegoś powodu mamy słabszą relację z nim, nie gadajmy już z nim więcej, ok. To tutaj jest.
Roześmiany mężczyzna w stroju przyozdobionym piórami. Witajcie, karczmarzu. Rynnie podał mi trochę o tobie. Ptaszarnia jest wdzięczna za twoją pomoc. Rynnie cię tu przyprowadził. Musisz wiedzieć, drogi kaczmarzu, że zawsze zjawiam się tam, gdzie jest dobra zabawa i galony wina, szczególnie jeśli mój kumpel Renmi również się tam wybiera. No to baw się dobrze, okej. Okay. Zobaczymy sobie na pięterko, bo tutaj ci ludzie są z jakiegoś powodu. I mówię, to jest tylko korytarz, tu nic więcej nie ma, ale oni poszli tutaj, debile. Młody mężczyzna się do nas uśmiecha. Cześć kaczmarzu, chciałem ci szybko podziękować za wesele, które wyprawiałeś dla mnie i mojej ukochanej. To jest właśnie pan młody w tym czerwonym. Słynny młynarza i córka banitki. Jak do tego doszło? Pewnego dnia, gdy przechadzałem się po lesie, zostałem napadnięty i porwany przez bandytów. Gdy zdali sobie sprawę, że nie mam nic wartościowego, bardzo szybko stracili mną zainteresowanie. Wszyscy za wyjątkiem jednej osoby, której to ja coś skradłem. A, skradł jej serce. Syn młynarza? No cóż, co sądzisz o tych banitach? Bardzo zaradni ludzie i nie aż tak nieprzyjemni, jak można by się spodziewać. Szczególnie jedna osoba była przyjemna, zwłaszcza dla oka. No tak. Nie rozumiem, co już skradłeś. Gdy cię zobaczyłem, byłem przekonany, że w mojej skromnej kaczmie bierze ślub jakiś szlachcic. No tak, on tutaj mówi, że teściowa nalegała. Jak mówię, teściowa przywódczyni banitów, czyli złodziei. No to wiecie, wzięła, skradła stroje i wszyscy mają piękne. Nie rozumiem, co jej skradłeś, jak to co serce. Dobrze, życzę szczęścia. Tu gdzieś ta babka jest. Powinna być. Ładnie ubrany, ale raczej pijany mężczyzna wpada do ciebie, zajmuje ci to chwilę, w końcu rozpoznajesz w nim ojca pana młodego, czyli sam młynarz. Ciekawe, czy ciastkowego potwora może nam zrobić. Byłoby to miłe w późniejszym etapie gry. Szykowny strój, tak, tak, dostał od matki, okej. Przyjemiłe dziewczę, co innego i matkę. Jak ci się podoba przyjęcie? Co za cholerstwo na ścianach? To miało być dobre wiejskie wesele, gdzie girlandy, gdzie bukiety kwiatów. No właśnie, bukiety kwiatów są, ale ja jeszcze dostawiłem te tarcze, dlatego że chciałem, żeby ta matka się, przykro mi to słyszeć, i z ciemiężnymi mi przychylność spadła. Ciemiężeni to takie najzwyklejsze pospólstwo, chłopy ze wsi. Tak jak mówiłem, tutaj mamy różne klasy. Są ciemiężeni, są mieszczanie, no, ludzie z miasta, są szlachcice. Banici, już wspomnieliśmy, i wędrowcy, no to jakaś taka grupa nijaka. Okej, zakończamy rozmowę, a twoi goście to uważają, że dostojna kobieta jest za ciemno. A ci o, podchodzi do ciebie i mówi cię poznać, kaczmarzu, ty to jesteś za przygotowanie ślubu mojej córki, tak, pięknie wygląda, bla bla bla, twoja renoma słyszeć. Wzrasta. I proszę bardzo, jak się podoba, dokładnie jak sobie wyobrażam, gustownie, ale z pazurem. Chodziło o to, że dostawiłem parę tych łańcuchów i tarczy. Gdyby tego nie było, to znowu ojciec byłby pana młodego zachwycony, że właśnie kwiaty. Kwiatów było tutaj w cholerę, to te takie fioletowo-różowe bukieciki, ale okej, proszę bardzo. Sława wzrasta, przychylność wzrasta, dostaje hajsy, bardzo miło. O, to są na przykład kwiaty. To widzicie, to są właśnie kwiaty na takich, o. Proszę bardzo, ile tego umieściłem? No bo tak myślałem, wesele to kwiaty. Później się okazało, że... Dobra, nic. O, i to idzie... 5 minut od mojego ostatniego drinka. Rockberry. Co za okropieństwo! To jest ten właśnie gość, o którym wam mówiłem, że on tutaj zawładnął tym całym rewirem. Nawet na mapie można zobaczyć, że tu jest jego miejscówa gdzieś. To nie, gdzie to jest? Czy to? Crossroads. Nie, tu jest Rockberry's Mansion, o właśnie. Crossroads, może to jest granica... Może państw tutaj przebiega, nie jestem pewien. Na tej mapie też różne inne rzeczy. Generalnie można sobie włączyć, to wszystko powłączone miałem, ale właśnie jakieś te surowce możemy zobaczyć, gdzie są, w jakich jakby rejonach. Albo też są właśnie potrawy, czyli można wysłać swojego człowieka, żeby pojechał do jakiegoś miasteczka i dostał przepis na daną potrawę i wtedy będziemy mogli je realizować. A to nie mam pojęcia, co to jest, ale nie ma to znaczenia. Wpada Rockberry, który co prawda już był u nas parę razy i oczywiście okłamywaliśmy go, że nie, no to proszę pana, to jest wino z pańskiej winnicy, no proszę spróbować. No faktycznie. Nawet zrobił tu takie przeszukanie ze swoimi ludźmi, bo dowiedział się, że tu jest kontrabanda. Zrobił przeszukanie i podpierdzielił trochę wina, ale ten Renmi, wiecie, zareagował od razu, kolejna dostawa i dzień dobry. Natomiast fajnie te ściany się tak, wiecie, jakby same wiedzą, przez które patrzymy, przez które nie, i one się pojawiają i znikają odpowiednio. To mi się podoba. Że nie tylko pod jednym kątem jest.
No zrobił tak jak mówię przeszukanie, no ale teraz przyszedł na wesele, bo widział ho ho ho, uczna zabawa, pewnie mają znowu nielegalne wino. No i proszę bardzo, jest, możemy z nim pogadać. Potrzebuję drinka, lub dwóch, lub pięciu. Ty, myślisz, że nie wiem co zrobiłeś, słono za to zapłacisz, za wszystko zapłacisz. Na niebiosa co ty mówisz, Rockberry? Sprowadziliście całe to wino z Sambry i zniszczyliście mój biznes, gnijcie w płomieniach genidy. Rockberry, nie... O nie, nasza karczma płonie! A tak naprawdę jakby ta karczma płonie i zostajemy po prostu z gołą ziemią i pomyślałem, że od tego miejsca zaczniemy w ogóle grę, no bo... Bo miałoby to jakby więcej sensa, że sensa, że ja już wiem o co chodzi, ale Rockberry wiecie... Rockberry wpadł w szał. A, kiedy są przerwniki filmowe, aby go obezwładnić, czy to się rusza, jakby nie było? Rzucona przez niego pochodnia wylądowała na dachu. Budynek stanął w płomieniach momentalnie. Zaś w czasie szamotaniny z Rockberrym, Martynowi osunął się z ręki bandaż. Tatuaż, który pod nim ukrywał, miał wkrótce doprowadzić do szeregu nieoczekiwanych zdarzeń. Okej, no bo to jest niby nasz wujek. Tymczasem ogień, który trawił karczmę, szybko przeniósł się na okoliczne domy i winnicę, która należała do samego Rockberry'ego. No, więc generalnie spalił nam karczmę, wioskę, skutki swoich działań no, z przerażeniem. I swoją własną winnicę, także zemsta, brawo. Zemsta, którą powziął, skierowała się przeciwko niemu samemu. No, oto cały majątek jego rodziny płonął na jego oczach. To był koniec księcia. A także życia Martyna oraz jego bratanka na ziemiach Rockberry'ego. Stary karczmarz wiedział, że ze względów bezpieczeństwa muszą poszukać nowego domu. No właśnie, bo jak zaczynałem tą grę, w ogóle tu jest całkiem menu takie fajnie zrobione, tak wiecie, się zaczyna taka animacja trochę w stylu gry o tron. Tylko tutaj jakby pieniądze lecą, a nie jakieś tam budynki się tworzą. W każdym razie, to co miałem powiedzieć, to to, że jak zaczynamy grę, to jest taki tekst zajawkowy, Crossroads Inn, od karczmarza do króla, czy tam do księcia, coś takiego. Więc wiecie, tu jest bezkrólewie, a prawdopodobnie chodzi o to, że w końcu fabularnie dowiemy się, że tak naprawdę to my jesteśmy prawowitym władcą tronu z jakiegoś dziwnego powodu. I tutaj wiecie, ten miał jakiś tatuaż, który zdradza jego pochodzenie. No nie wiem o co chodzi, dobra. Nie masz odpowiedniego sprzętu, żeby przechowywać niektóre surowce. Super, okej. Zachodnie obrzeża Crossroads przy Starym Dębie. To musi być tutaj. Ten pieprzony handlarz powiedział, że tu będzie dom. Zostaliśmy oszukani, chłopcze. No i właśnie, tutaj mamy takie ludziki po prawej stronie od wypowiedzi i to właśnie oznacza jakieś tam chyba konkretne działania. Spokojnie, Martin, coś wymyślimy. Najważniejsze, że umknęliśmy z życia dzięki tobie. Po co w ogóle przyjechaliśmy? Tutaj przyjechaliśmy, Rockberry jest zrujnowany, ledwo sam się może wyżywić, co dopiero zaszkodzić nam. Czekaj, co? Kupiłeś do mnie, wiedząc nawet, czy on istnieje, nie byłeś nigdy tak lekko myśli, czemu możemy go zrugać. Zawsze mogliśmy wrócić, wetnąć mu, nie wiem, coś bolesnego tam, gdzie słońce nie dochodzi, na przykład kij albo jeża na kiju. Spoko sprawa. O, proszę bardzo, sukces z umiejętności zastraszenie. Okej, faktycznie zastraszenie nigdy nie używałem. Nie, umowa to umowa i uczciwy człowiek nigdy nie łamie swojego słowa, ale skontaktuję się z tym handlarzem i może uda mi się zdobyć jakąś rekompensatę. Teraz bierzmy się do roboty, zbudujemy sobie nową karczmę. Nowa karczma tutaj. Tak, nową karczmę większą, lepszą niż ktokolwiek widział w tym królestwie. Bardzo ładne marzenie, ale bez pieniędzy pozostaje marzeniem. Nie sądzę, żebyśmy dali radę znaleźć kolejnego młynarza, który chętnie da nam pieniądze w ramach zaliczki na wesele jego syna. A kurczę, myszka czasami klika po dwa razy na tym. Nie bój nic, chłopcze, weźmiemy pożyczkę. Brzmi jak plan. To mówił Roland, zanim zginął w Borderlands. Zaznaczam ci na mapie najbliższy bank, udaj się tam i zdobędziesz trochę pieniądzów. No dobra. A tu co będzie? On będzie czekał. Na mapie. Okej, okay. O, tu mamy to całe właśnie Sambria, Untermarsh i Yorvale, nieważne. W każdym razie my byliśmy gdzieś tutaj, o właśnie, Rockberry, niesamowici farmerzy. Tutaj była nasza ta, tutaj była nasza karczma wcześniej. Ach, czekajcie. Ach, sorry, jakiś dziwny katar się zaczął. Dobra, tutaj mamy kredyty. No dobra. Weźmy pożyczkę.
wybieramy czy nie. Okej. Okay. Wybierz sumę. Siup. 20 tysięcy. Zwróć w ciągu 20 dni. No chyba nie. No ale dobra, to ile mam tego wziąć? 2000 to będzie mało wszystko, no. W ciągu 20 dni. No może 10 tysięcy byśmy spłacili. W teorii. Znaczy nie potrzebujemy aż tak dużo. Weźmy 7 tysięcy. Okej, okay, mamy. Wziąłem pożyczkę. Sława. Twoja renoma wzrasta. Okej, okay, renoma wzrasta, bo wziąłem kredyt. Całkiem ciekawie. No dobra. A, nam się... Te statystyki nam się zresetowały z jakiegoś powodu. No trudno. Okej. Okay. Pieniądze szczęścia nie dają, a jednak kurde czuję się znacznie mniej nieszczęśliwie jak je mam. Dobra, bułka z masełkiem. Co zrobimy? Wiesz wszystko, co musisz wiedzieć, żeby zbudować karczmę. Poza tym zawsze możesz posiłkować się dziennikiem. Dobra. No okej. Okay. Teren mamy całkiem spory. To mówi, że zaczynamy budować. No to dobra. To zacznijmy sobie od budowania. Weźmiemy sobie... Zrobimy tak. Sala główna, tu jest pusty pokój, kuchnia, magazyn, pokój pracowników, gościnny, prywatny, pokój gier. Zacznijmy oczywiście od sali głównej, bo od czegoś trzeba zacząć. Okej, no tak się to buduje. Po kawałeczku. A całkiem no, małe pomieszczenie, przydałoby się... O właśnie, przynajmniej zrobić tak. Już nie mam pieniędzy? O Jezu. To bardzo źle. To bardzo źle. Jak to się stało, że już nie mam pieniędzy? No dobra, faktycznie 300 każdy ten kosztował. To całkiem, całkiem faktycznie mało. Okej, okay, zróbmy tak. Potrzebujemy na pewno drzwi. Potrzebujemy zrobić cokolwiek, więc kupmy sobie najtańsze drzwi. Chociaż wszystkie chyba kosztują dokładnie tyle samo. Zrobimy tutaj sobie drzwi. Ładne, ładne, nie ładne. Zrobimy takie. O, te są ładne. Zrobimy sobie jakieś okiennice, żeby nie było tak ciemno tam. O, zrobimy tak i tak. Tu są ściany, dobra, to nas nie interesi. Jest, jest. O Jezu, nie, nie chcę mapy. Tu mamy to. Dobra, okej, okay, jasne. Teraz przydałoby się to jakoś umeblować. Po pierwsze potrzebujemy jakieś takie esenciale. Główna sala. O właśnie, musimy mieć jakiś kontuar, nie? Prosty szynkwas albo mamy ładny. Nie, no kupimy na razie prosty. Coś musimy robić. Powrócimy sobie go jakoś. Niech będzie w tą stronę. Widzimy, gdzie kto będzie stał. Okej. Okay. Dalej, potrzebujemy jakichś ławeczek i jakichś stolików, tak? Elegancje, biurko, stół, nie, nie, nie. To, o właśnie, mamy stoły. Jest wejście, tu jest wejście. No to zrobimy sobie tak. Jeden stół tu. Też nie wiem, czy nie trochę go... Nie chciałem przy wejściu stawiać. Albo czekajcie, obrócimy w ten sposób. I też będzie dobrze. Okej. Okay. Jeszcze zrobimy tutaj jeden stolik. Nawet zrobimy tak i tak. I nam starczy pieniądzów. To jest już coś. Teraz tak. Na razie sobie zrobimy najtańsze pochodnie, jakie są. Czyli no po prostu pochodnie. No musimy oczywiście oświetlić to miejsce. Ale że nie mamy hajsu, to zrobimy to tanim kosztem. Tanim, nie tanim. Generalnie to... Generalnie to już widzę, że tak nie potrzebuję aż tylu. Sprzedajmy to. To też sprzedajmy. Sprzedaj to. Jak to mam sprzedać? A, w ten sposób. Okej, okay, dobra. A, to się musi jeszcze zbudować wszystko. No dobra. No niech będzie na razie tak. Chociaż nie, trochę słabo z tym szynkwasem, że tak nic tu nie widać. Dobra, tu jest. Tu przestawimy tak. No niech będzie. Teraz tylko to musi się wszystko, proszę Państwa, zbudować. Pytanie, czy to ten nasz ziomeczek będzie to wszystko budował. Gdzie jest? Fajnie jakby była jeszcze nasza postać. O, okej, okay, dobra, ściany stoją. Wszystko poziom twojego pracownika wzrasta.
Nie jestem za stary na to wszystko, ale jestem blisko. Okej, okay, fajnie. Dobra, co jeszcze musimy zrobić? Musimy coś mieć w ogóle, nie? Musimy mieć coś, a kim jest ten Elias? Nie, tam to zostało jakieś stare coś. Dobra, na razie mamy tylko jego salę główną. Mamy na razie tylko naczynia. Czyli potrzebujemy na pewno wina i potrzebujemy też beczkę na wino. Prosta beczka na wino. Beczka na wino 2. Jakieś cechy. Ryzykowne, nietrwałe. Szybkość zwiększona. Dobra, wystarczy taka. Tu ją sobie obrócimy. Będzie blisko, żeby nie musieli nie musiał daleko łazić. I teraz musimy jeszcze tylko zamówić wino. I to w sumie będzie tyle. Tylko gdzie my mamy teraz tą swoją karczmę? A, tutaj. Crossroads. A, ona była wcześniej tu, a teraz mamy tutaj faktycznie tak jakby na tej granicy, tak? Wschodnia twierdza. Okej, tu mamy Crossroads. Zobaczmy jak z winem. Gdzie my mamy wino? Wino. Wino za 96. No dobra, możemy skądś indziej zamówić? Co to jest to? Wyślij postać, by nauczyła się nowego przepisu. Okej, to jest fajna sprawa. Zobaczmy jak z winem. Nawet nie mają wina? Mają wino. 73. A tu mówiłem w Crossroads ile? 96. No to chyba od farmerów weźmiemy wino. Tutaj nie możemy nic. Dobra. Weźmy sobie, zamówmy wino. Ciach. Możemy się targować, jeżeli będziemy mieli te plotki, ale to wiadomo, tak mówiłem, trzeba ten... Aha, no i musimy to oczywiście... A, tylko czekajcie, bo ja jeszcze muszę coś wrzucić w menu. Menu karczmy. A, mamy taki kubek wina Lagera, dobra. To jest wino potrzebne, tu jest piwo potrzebne. No to... Siu. W takim razie, tak jak mówiłem jeszcze raz, wino sobie weźmiemy. Nie mamy tyle pieniądzów. Jezus Maria, no dobra. No i właśnie, to jest to, no kurczę. Za transport zapłacimy 100. Tutaj pewnie też. Oczywiście, że tak. I co tu człowiek ma zrobić? W tej jednej beczułce będzie? No nic, no trudno. Dwie, na dwie już nas nie stać. Chyba, że sprzedamy jakąś, nie wiem. Ale nic nie możemy sprzedać. Przydałaby się jeszcze nam studnia tak naprawdę. Myślę, że możemy sprzedać spokojnie jeden stolik. No właśnie, dobra. Teraz już mamy pieniądze na to, żeby kupić wino. Ciężka, ciężka sprawa. No i chciałem tego kredytu, wiecie, brać Bóg wie ile. Weź nawet i 3. Okej. Okay. I to już do nas jedzie. Tam nawet tego konika widać. On po prostu jedzie. Dojdzie za 2 godziny. Wiemy, co tam będzie. Zmieńmy sobie troszeczkę to układ chyba. Nie, sorry, nie to. O, cały stolik można przesunąć, jak wygodnie. Miłe to, dobra. I będzie nam potrzebne jeszcze... Potrzebowalibyśmy jeszcze studnie chyba postawić, no bo... Właśnie, tutaj, wiecie, zostawiam i czekam. Tu jest na przykład paleta. Całkiem spora paleta, którą można sobie ustawić, tam różne rzeczy będą odkładane. Chyba na razie nie jest potrzebna. To są dekoracje. Okej. Sypialnie. To są do sali głównej. Obiekty zewnętrzne. Jest piennik do drewna. Jest wychodek, który też będzie nam potrzebny. Studnia 2. To jest studnia 3. Gdzie jest zwykła studnia? Zmywak. Piec palny, pułapka na szczury, paleta. Nie, albo studnia 3, albo no nie wiem. Jest strasznie droga. Nie ma zwykłej studni? Syko, ta najdroższa studnia. O co tu chodzi? Jest jeszcze taka tablica ogłoszeń, jak w karczmach właśnie były. Coś takiego. I tam, nie wiem, jakoś to też się da wykorzystywać, wiem. Okej, okay, dobra, dajmy, że otwarte. Poczekamy, aż nam przyjedzie wino, ale wiecie, ludzie będą już mogli się schodzić. Okej, wino już zapierdziela. Tutaj też coś mamy. Tom podglądacz. No dobra, niech będzie. Okej, no i pierwsi klienci przychodzą normalnie. Mogę już zamówić, proszę bardzo. Nadzieję, on poszedł. A, bo tutaj są te beczki. No tak, musi to jeszcze przynieść.
Natomiast przydałoby nam się teraz zatrudnić kogoś przynajmniej. O Jezu, ile tych ludzi. Co? Szef kuchni i fan, jak drogi, jak drogo. Okej, okay, Fabio, Parobek. Nie, potrzebujemy... Dawaj Francę. Zatrudnimy Francę, żeby nam tu chodziła i coś robiła. No bo ten biedny Martin... To życie okazało się nie Martin, być jednak takie złe. No nie da rady samemu. Więc przychodzi nam na pomoc. Twojej karczmie jest za mało jedzenia, by teraz... wszystkich wykarmić. Ciocio, i dostaliśmy teraz jakąś tam plotkę. To jest też spoko. No i teraz tak, każda z tych postaci, możemy w ogóle je chwalić, albo karcić, albo dać jakiś bonus, kazać też wymusić na nich przerwę, bo też na przykład mają zmęczenie. Nie ma wystarczająco miejsc do siedzenia. Tak, tak, tak. No i na przykład możemy też jej ustawiać, co jest dla niej największym priorytetem, co jest najniższym priorytetem, a czego w ogóle ma nie robić. Skup się na wygodzie, na szybkości, na jakości. Skup się na razie na szybkości. Całkiem niezłe. Ma też jakieś tam cechy, te cechy mogą być dobre i mogą być niedobre. No i tu poziom jej cały czas leci. No i proszę bardzo, jest. Ponoć przydałaby się jeszcze jeden stolik. No, zarabiamy już kasę. Już zarobiliśmy jakieś przynajmniej 150 tych złociszy. No, nasze beczki leżą niestety tutaj. Później sobie to wszystko wiadomo, możemy sobie ogrodzić, rozbudować, ogrodzić i tak dalej. No na razie jest tyle, ile jest. I dużo nie nakombinujemy. Jest za mało jedzenia, by wszystkich wykarmić. No, na razie mamy tylko i wyłącznie piciu. Więc dużo zrobić nie możemy i dużej ilości osób nie nakarmimy. Ale możemy spróbować jeszcze dostawić faktycznie jeden stolik na główną salę. Tak. Tu musimy obrócić go. Właśnie. No i dobra. No i jako tako. Jakoś to będzie. Pytanie, co z tą studnią? Dlaczego ja nie mogę zwykłej studni? Bo wiecie, trzeba jeszcze to gdzieś myć w czymś, nie? Higiena, kurde, ty. Nie masz wystarczająco kubków. Goście nie mają z czego pić. No i goście już nie mają z czego pić. Może być brudny, byle było w środku było nalane coś, co ma procenty. Okej, okay, no więc mamy jeden kubek tylko nam został, no faktycznie mamy teraz więcej miejsc siedzących niż kubków, więc musimy też sobie dokupić te kubki, no ale na razie dokupiliśmy ławkę, no coś kosztem czegoś, przyspieszmy tempo i zawsze możemy zobaczyć... Gotowa na wszystko! W twojej karczmie jest za mało jedzenia, by wszystkich wykarmić! No, no niedobrze wykonane, porażka, zmęczenie, no coś tutaj te wszystkie jakieś czasy coś tam oznaczają, nie wiem do końca co. No i tutaj zmęczenie jej zaczyna, wiecie, zaczyna jej poziom twojego pracownika, braszczur? Nie, pochwalmy go, że jest super. Możemy chwalić i karcić raz na jakiś tam czas oczywiście. No i pochwała też mu tam jakiś bonus dodaje do expa czy coś takiego. Co mogę dla ciebie no, zrobić? No ona sobie na przykład teraz kurzy. I to może na przykład niektórych klientów wkurzać. Znaczy, według mnie, kogo miałoby wkurzać w tamtych czasach, no ale jednak, ponoć może negatywnie wpływać, więc można się wystrzegać zawsze takich, wiecie, negatywnych cech, ale... No wiesz, że się co dają tak naprawdę, nie? Była najtańsza z nich wszystkich, więc dlatego ją wziąłem. No i dobra, oczywiście w dowolnym momencie też możemy stwierdzić, że kaczmę zamykamy. No bo tak naprawdę to oni tutaj będą nam siedzieć Bóg wie ile. Nie ma jakichś tam godzin, że wiecie, że w tych godzinach na przykład nie przychodzą. Tylko po prostu jest otwarte, to jest otwarte. Wiadomo, że pod wieczór więcej tych osób, późną nocą ci wszyscy ludzie są zrąbani. W ciągu dnia to nawet jakoś tam mniej, ale popatrzcie, mamy teraz 10 aż miejsc. No, tutaj się ktoś wkurzy, bo nie został obsłużony. Stąd są te teksty, że co to jest kaczma samoobsługowa? Gdzie ta nasza koleżanka? Ta nasza koleżanka mogłaby ruszyć dupsko i coś robić. Co mogę dla ciebie zrobić? Problemem jest właśnie to, że ona pyta, co możemy zrobić. O, możemy zamknąć drzwi. Co możemy zrobić, co może dla nas zrobić, ale nie możemy kliknąć postaci i powiedzieć jej teraz nalej wina, albo obsłuż tą osobę. To nie są te jakby Simsy, tutaj jest ten aspekt budowania, rozbudowy dekoracji nawet tych wnętrz, plus jakaś tam linia fabularna. O, tu w ogóle mamy też zbuduj, rozmój spółkę, przynajmniej dwie beczki w karczmie. Zbuduj wychodek, odblokuj nową grupę społeczną w dzienniku Karczma Wędrowcy.
Czy potrzebujemy jeszcze mieć dwie beczki i półkę? To jest do załatwienia. Tylko muszą nam... O właśnie, teraz jak jest taki niebieski, to gość ma przerwę i po prostu, no, dajmy mu spokój. Możemy tą przerwę oczywiście wymusić. Przydałoby się też zbudować, można zbudować później takie pomieszczenie dla służby, że oni tam mogą sobie iść odpocząć. No ale na razie takich luksusów nie mamy i nas stać nie będzie. No dobra. Pora na fajeczkę. No. Co mogę dla ciebie zrobić? Skaczmy ją. Niech ruszy dupsko. Niech coś robi. A my niestety będziemy musieli chyba zamówić, poprosić jeszcze jedną dziewczynę. Anika. To jest błysa. W twojej karczmie jest za mało jedzenia, by wszystkich wykarmić. Dobra, dawaj słuszkę. Możemy wykonać dodatkową cechę za ten, ale na razie nie będziemy tego robić. Nie ma wystarczająco miejsc do siedzenia. No dobrze, spokojnie, no ileż można? No 16 osób wystarczy chyba. Już 3 osoby będziemy to obsługiwać. No i pomału generalnie wino nam się skończyło. Możemy to zobaczyć tu. 27 bardzo nam się kończy. Używane w. Aha, okej, tutaj są. Okej. No nic, no mniej więcej tak to wygląda. Na razie tyle w tym odcinku. Zrobimy sobie kilka odcineczków z tego, tam nie wiem, około 3-5, coś takiego. Odcineczków będziemy starali się tą karczmę rozbudować. Może ja też pomiędzy odcinkami coś tam porobię pewnie. Ale tak jak mówię, taka szybka, poboczna seria, nic wielkiego. Tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, zobaczenia. Bye, bye.